posłów. O, widzisz, mówi oszustwo, 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 pełno cwaniaczków, pełno złodziei, cwaniaczków. Trzy władze, a to jest elementarne naruszenie zasad państwa prawa. I chcecie państwo, żeby ten potwór prawny był skuteczny, więc dajecie mu bardzo mocne kompetencje. I dobrze, tylko kto za to będzie odpowiadał? Tomasz Rzymkowski z klubu Kukiz 15 powiedział, że według projektu komisja jest organem quasi-sądowym, ma bardzo rozległe kompetencje i łączy w sobie wszystkie gałęzie władzy przewidziane w konstytucji. Przy jednoczesnym braku podmiotowości i niezawisłości i bezstronności podczas postępowania. Jest to całkowicie partyjno-rządowa inicjatywa. Konstrukcja, która jest zaproponowana w tym projekcie, jest naszym zdaniem niezgodna z konstytucją. Poseł Paweł Pudłowski z Nowoczesnej powiedział, że choć wiceminister Jaki trafnie scharakteryzował złodziejską prywatyzację, sam projekt zawiera szereg zapisów niezgodnych z konstytucją. Będąc młodym człowiekiem, walczyłem te kłonu w zawodach. I zawodnik w pewnym momencie, może nie każdy, ale ja, traci tak naprawdę sport na rzecz pewnego atawizmu, na rzecz działania zautomatyzowanego. I myślę, że mamy do czynienia tutaj, panie ministrze, z czymś właśnie takim. Idziecie za daleko, łamiąc konstytucję. Pan minister powiedział, że jest to test na uczciwość klasy politycznej. I tak, jest to test na uczciwość klasy politycznej, również waszej jej części. Poseł Piotr Zgorzelski w imieniu klubu PSL powiedział, że konstytucjonaliści nazywają projekt komisji Trybunałem Ludowym lub Superkomisją Śledczą o uprawnieniach sądu i prokuratury. Zastanawiające jest, że komisja ma rozwiązać wszystkie sprawy związane z reprywatyzacją warszawską. To około 4000 skomplikowanych przypadków. Pozostaje tylko pytanie, co z jeszcze niezależnym i niezawisłym sądownictwem. Może na podstawie bliźniaczej ustawy uchwalić, że w Polsce nie jest potrzebny wymiar sprawiedliwości sądowniczy. Tylko wystarczy w każdym mieście mianować 2-3 osoby taką kwasi komisji. Wszystkie kluby opozycyjne uznały projekt za niekonstytucyjny i wniosły o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Jednocześnie PO, Kukiz 15, Nowoczesna i PSL zaproponowały powołanie komisji śledczej do zbadania reprywatyzacyjnych nieprawidłowości w całym kraju. Projekt taki został złożony. Wcześniej wszystkie kluby opowiedziały się za skierowaniem do dalszych prac projektu ustawy reprywatyzacyjnej autorstwa PO. A chodzi mi o zakończenie handlu roszczeniami do nieruchomości przejętych przez państwo dekretami Bieruta. I tu źle, i tu niedobrze. Zwroty. Sytuacja nerwowa, czyli szatańska sytuacja nerwowa. Debil. Ma nie być zwrotu kamienic wraz z lokatorami. Marcin Kierwiński mówił w imieniu wnioskodawców, że projekt ustawy ma służyć przede wszystkim prawowitym spadkobiercom, a nie, jak to określił, spekulantom i cwanym prawnikom. My chcemy bronić tych, którym w 1945 roku i latach następnych zabrano ich własność. Ustawa chroni prawa lokatorów. Nie będzie więcej zwrotów kamienic z lokatorami. Ta ustawa kończy przedmiotowe traktowanie lokatorów. Ta ustawa zakończy proceder czyścicieli kamienic. Reprywatyzacja nie będzie w Warszawie więcej oznaczać krzywdy ludzkiej i dla wielu straty dorobku całego życia. A to dzieje się teraz w majestacie polskiego prawa. No Mazowieckiej, w tym domu artysty plastyka, był taki wernisaż. No, dużo ludzi przyszło i proszę ciebie, taki Rzeczkowski, który jest rzeźbiarzem. Ja mówię, Anita, powiedz mi, co on wyrzeźbił. On wyrzeźbił, proszę ciebie, jakąś niesyrenkę w zoo. A ktoś inny mówił, że gdzieś indziej, ale coś jednego. Piotr Rzeczkowski. I teraz tak, ubrany na czerwono, jak przechodzili jacyś tacy ludzie do tego wina, to on mówił, zobacz, lumpy już powinno w kolejce, lumpy już powinno w kolejce, a sam w kolejce stał. No i więc była taka rozmowa, że dlaczego ludzie w ogóle się jakoś tak nie lubią. Projekt krytykował. Ja mówię, lubią, nie lubią. Maniana odbija dziadowi. Dziad mówi, że lumpy do wina. No i rozmawiałem z Breżniewem. Z Breżniewem taka psycholożka lubi rozmawiać, ale ja mówię, słuchaj Breżniew, jak chcesz o tej zakonnicy, to chodź się prześpisz, no. Tak, bo przybyło mi czucie. Ale potem tak patrzę, że ten Breżniew to tak siedzi, siedzi. Noga jedna, wiesz, no ledwie szkoda mi go. I tak, rzeczywiście, że ten Przybyłowicz w jednym namiocie naszczał. A ja mówię, że ten Przybyłowicz to jeszcze potrafi nasrać i to dużo. I tak, żebyście po prostu się
nie mogli wyjść z tego i musielibyście te namioty wszystkie rzucić do Wisły i uciekać aż do Anglii, Ameryki i Białystoku. Tak by ten przybyłowicz wam nastał. Prezydent Warszawy był organem właściwym do rozpatrywania roszczeń. Dodał, że wojewoda dysponuje sprawnym gronem urzędników, którzy zajmowali się zwrotami mienia Zaburzańskiego. Są doświadczeni. Ustawa o mieniu Zaburzańskim jest jedyną regulacją, która w sposób kompleksowy rozwiązała tą sprawę do końca. Myślę, że warto było skorzystać z tej grupy osób i z tego doświadczenia. Kontrowersyjna jest zasada niezbywalności roszczeń. Należałoby raczej skorzystać z rozwiązań ustawy małej reprywatyzacyjnej, która wprowadziła prawo pierwokupu, to zapobiegłoby zaniżonej wycenie tych roszczeń. Poseł PSL-u Piotr Zgorzelski opowiedział się za skierowaniem do dalszych prac w parlamencie projektu tej ustawy. Jak mówił, jego klub popiera większość zawartych w przedłożeniu PO rozwiązań. Koledzy z Platformy proponują zakaz handlu roszczeniami, oczywiście popieramy. Zakaz przejmowania kamienic, w których znajdują się już lokatorzy, słuszne rozwiązanie. O odszkodowaniach czy zwrotach nieruchomości będą mogli występować tylko prawowici właściciele lub ich bezpośrednio spadkobiercy. Tak jak w naszym projekcie polskiego stanowiska. Dlaczego tylko rok na zgłaszanie nieujawnionych dotąd roszczeń? Trzeba wziąć pod uwagę, że starszy wiek lub inne sprawy mogą spowodować, że jednak można by zastanowić. Ja mówię, słuchaj, oni by ciebie nie wpuścili, bo to są głupki, bo to są dupki w galerii opera i jeszcze kołki rozparowe. Ale ty jako ta mimka, to byś sobie poradziła, byś poszła do dyrektora, byś może zadzwoniła, to by ciebie wpuścili, bo ty wrzeszczysz i tam nie dasz sobie tam, wiesz, w kaszę dmuchać. No ale ona nie była, ale do Narodowego weszła do galerii, ale też jej nie chcieli wpuścić, miała problemy. Czyli, że ta Żydówka, zobacz, ona powiedziała, że jest Żydówką, wiesz, ta pastecka. Tak, ale słuchaj, ona jest taka, wiesz, też oszustka, bo tak, ten do Janka Witka przychodził Roger. On uczył się w szkole cyrkowej, ty nic nie wiesz. On uczył się w szkole cyrkowej, gdzie była nauczycielką pasteczka, ona jego zwolniła. Dowiedziała się, że twardych rzeczy, które będą gwarantować możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, a także branie udziału w debacie parlamentarnej. Ewa Kopacz zarzuciła obecnemu marszałkowi, że w trakcie głosowania poprawek do nowelizacji prawa o zgromadzeniach kneblował opozycję. Zakazał świętego prawa zapisanego w regulaminie, czyli zakazał zadawania pytań. Do czego to prowadzi? Prowadzi tylko do jednego, do ograniczenia tego, co dla nas jest najważniejsze. Naszych wolności, obywatelskich wolności i niszczeniu parlamentaryzmu. Politycy PO zwracali też uwagę, że zgodnie z regulaminem Sejmu marszałek ma sprawnie prowadzić obrady. Wyjaśnili, że polega to na udzielaniu głosu posłom. Minuta na zadanie pytania i 2 minuty na uzasadnienie wniosku formalnego. Poseł PiS-u Arkadiusz Czartoryski nie widzi potrzeby zmian w regulaminie Sejmu. Zdaniem posłów Platformy marszałek Kuchciński ogranicza prawa opozycji do zabierania głosu w trakcie sejmowych debat, a Czartoryski takich obaw nie podziela, bo jak mówi, jest posłem od dawna i nie pamięta, by opozycja składała tyle wniosków formalnych, co teraz. Byli różni marszałkowie, były różne czasy. Przez te ostatnie 11 lat, jak jestem w parlamencie, natomiast takiej ogromnej ilości wniosków formalnych, albo powiem więcej, nadużywania wniosków formalnych, i potem to wszystko zdać, no to przecież trzeba umieć matematykę, jest bardzo wysoka. No. Jeszcze ja nie widziałem. A ten Roger, jak ma te myślę, że opozycja tutaj mocno przesadza. Czartoryski dodał, że obecnie obowiązujący regulamin powstał za czasów marszałka Bronisława Komorowskiego. Platforma Obywatelska powołała Biuro Interwencji Obywatelskich. Ma się ono zająć monitorowaniem przypadków łamania praw obywatelskich i przeciwdziałania takim przypadkom, tłumaczą posłowie PO. Pracę biura ma koordynować Andrzej Halicki. Podczas licznych spotkań, które mamy z mieszkańcami Polski, z dalekimi od centrów wielkich miast, osobami, które chcą aktywnie, wyrażają swoje poglądy, spotykamy się z sytuacjami, które wymagają wsparcia, wymagają pomocy, a sygnalizowane są także możliwe szykany. Dlatego przy Platformie, przy biurach regionalnych, ale także przy wszystkich biurach poselskich powstanie sieć, która nie tylko służyć będzie monitoringowi tych spraw, będziemy interweniować, będziemy udzielać pomocy. Poseł Halicki zapowiedział, że biuro będzie współpracowało z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się ochroną praw człowieka. Poznański sąd uzasadnia decyzję w sprawie niezastosowania tymczasowego aresztu wobec byłego senatora Józefa Piniora.
Prokuratorzy zarzucają mu płatną protekcję i uzyskiwanie korzyści w związku z zajmowanym stanowiskiem. Wczoraj sąd nie zgodził się na tymczasową izolację. Jak podkreślił sędzia Aleksander Brzozowski, prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa nie jest na tyle duże, by stosować najsurowszy środek zapobiegawczy. Również sąd uznał, że nie zachodzą przesłanki szczególne, że nie ma obawy matactwa, bo taki był bowiem jedna z podstaw złożonego przez prokuratora wniosku, mianowicie, że podejrzani mogą podejmować próby prowadzące do utrudniania postępowania. I sąd uznał, że zebrany materiał dowodowy w żaden sposób nie wskazuje na to, że podejrzani na obecnym etapie postępowania będą w jakikolwiek sposób to postępowanie utrudniali. Sędzia wskazywał również, że postawa podejrzanego nie uprawdopodobnia obawy matactwa, a poza tym zdaniem sędziego w tym przypadku nie można mówić o najsurowszej karze do 8 lat więzienia, a taka grozi za zarzucane czyny. Sąd uznał, że nawet gdyby rzeczywiście w przyszłości doszło do jakiegoś wyroku skazującego, to i tak w realiach sprawy, biorąc pod uwagę osoby podejrzanych, z pewnością nie byłaby to kara na tyle surowa, żeby zachodziła obawa matactwa ze strony podejrzanych. Prokuratura zapowiada zażalenie na odmowę tymczasowego aresztowania Piniora. Prokurator Baczyński z Poznańskiego Oddziału Prokuratury Krajowej mówi, że prokuratura inaczej niż sąd ma obawy, że do matactwa dojść może. Jeżeli mamy do czynienia ze zmową przestępczą, z działaniem przestępczym, to zasady wskazują, że te osoby będą się ze sobą kontaktowały, aby uniknąć odpowiedzialności karnej. Jest to dla nas oczywiste i logiczne. W tym stanie rzeczy, nie zgadzając się z orzeczeniami sądowymi odnośnie wszystkich trojga osób, prokurator w ustawowym terminie, czyli 7 dni, skieruje zażalenie w odniesieniu do tych wszystkich decyzji. Józef Pinior wraz z kilkoma innymi osobami został we wtorek zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne we Wrocławiu. Trzy osoby, w tym Józef Pinior oraz jego asystent i jeden z biznesmenów, usłyszeli już zarzuty przyjmowania lub oferowania pieniędzy w zamian za obietnice załatwienia spraw w instytucjach państwowych i samorządowych. 24 godziny w Polsce i na świecie. A już teraz zapraszam Państwa serdecznie na informacje dnia w skrócie. Obiecuję po nich od razu. Wracamy do magazynu 24 godziny. Informacje dnia w skrócie. Minęła 22.30, południa Łukawska. Zapraszam. Agencja Standard & Poor's utrzymała długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej na poziomie BBB+. Podniosła perspektywę ratingu z negatywnej do stabilnej. Agencja utrzymała też długoterminowy rating polskiego długu w walucie rodzimej na poziomie A-. Też i tutaj podniosła perspektywę ratingu z negatywnej do stabilnej. W wydanym komunikacie agencja uzasadnia swoją decyzję między innymi słabnącymi obawami o kluczowe instytucje państwowe, w tym o niezależność Narodowego Banku Polskiego. Standard & Poor's w bieżących działaniach rządu nie widzi zagrożenia dla wiarygodności lub niezależności NBP. Premier Beata Szydło powiedziała, że tegoroczna Barbórka została okryta żałobą po górnikach, którzy kilka dni temu zginęli w kopalni Rudna. Prezes Rady Ministrów przyjechała na Śląsk, by wziąć udział w tradycyjnej akademii z okazji zbliżającego się Święta Górników. Premier podkreśliła w Rybniku, że łączy się w bólu z rodzinami, które we wtorek straciły swoich bliskich. Pamiętajmy o tych 8 górnikach, którzy tam na dole zginęli na szychcie, pracując ciężko dla swoich rodzin, pracując po to, by ich firma mogła się rozwijać. I pamiętajmy też o tych wszystkich, którzy w tym roku na wieczną szychtę odeszli. W polskim górnictwie w tym roku życie straciło 27 osób. Atak zimy w stolicy dał się we znaki nie tylko kierowcom i pasażerom komunikacji miejskiej, ale i pieszym. Wiele ulic oraz chodników przykryła warstwa śniegu i lodu, a mieszkańcy Warszawy skarżyli się na bierność służb. Na przystanki nieodświeżone. Nie widziałem żadnych służb w każdym bądź razie, trzeba jechać powolutku. Można się poślizgnąć naprawdę ślisko. W okolicy Grenadierów i Kirasjerów nie były odświeżone chodniki, było dosyć ślisko. 306 pułków pracowało od rana na ulicy w stolicy. W pierwszej kolejności wyjechały na trasę autobusów miejskich. Robimy co w naszej mocy, by chodniki również były bezpieczne, wyjaśnia Iwona Kliczyńska, rzeczniczka Zarządu Oczyszczania Miasta. Jest jednak jedno ale. My od wykonawców odświeżania ulic chodników możemy wymagać efektu pełnego oczyszczenia dopiero kilka godzin po ustaniu opadu śniegu. A co z mniejszymi osiedlowymi uliczkami? To wyjaśnia Monika Niżniak ze
Straży Miejskiej. Właściciele nieruchomości, do których bezpośrednio przylegają chodniki, są zobowiązani do tego, żeby uporządkować chodnik. To samo dotyczy dróg wewnętrznych. Za niesprzątnięcie śniegu strażnicy mogą wystawić mandat do 100 zł. Relację przygotował Cyryl Skiba z Radia dla Ciebie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A na naszym zegarze już za 5 sekund będzie dokładnie 3 minuty po pół do 23. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. W amerykańskim stanie Wisconsin rozpoczęło się ponowne liczenie głosów w wyborach prezydenckich, a zażądała tego kandydatka Partii Zielonych, Jill Stein, która złożyła podobne wnioski w Michigan i Pensylwanii. Sztab Donalda Trumpa chce zatrzymać ten proces. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wisconsin, gdzie Donald Trump zdobył 22 tysiące głosów więcej niż Hillary Clinton. Oddano ich łącznie 3 miliony. W niektórych komisjach wyborczych będą one przeliczane ręcznie. W innych karty do głosowania zostaną przepuszczone przez te same maszyny, które liczyły głosy 8 listopada. Zatrudnieni w pośpiechu pracownicy dostają $20 za godzinę i pracują na dwie zmiany po 6 godzin jako dziennie. Eksperci nie spodziewają się jakichś pojęcie, ale z jakiej strony. W jednej z 72 gmin, skąd napłynęły już nowe wyniki, Hillary Clinton zyskała tylko jeden głos w stosunku do Donalda Trumpa. Tymczasem sztab kandydata republikanów i wspierające go komitety składają wnioski sądowe podważające zasadność ponownego przeliczenia głosów. Tutaj biedaki, zawina się podobnym wnioskiem wystąpił także stanowy prokurator generalny, argumentując, że ponowne liczenie jest bezpodstawne i naraża podatników na wysokie koszty. Kandydatka Zielonych Jill Stein, która w skali kraju zdobyła około 1% głosów, zebrała prawie $7 milionów na sfinansowanie ponownego przeliczania. Mimo to większość kosztów tego procesu spada na władze stanowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Papież Franciszek przyjął amerykańskiego sekretarza stanu Johna Kerry'ego. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych spotkał się też z kardynałem, sekretarzem stanu Pietro Parolinem. Szczegółów spotkania nie ujawniła ani strona watykańska, ani Amerykanie. Obserwatorzy domyślają się, że papież chciał od wysokiego przedstawiciela ustępującej administracji dowiedzieć się czegoś więcej o prezydencie-elekcie Donaldzie Trumpie, którego w czasie kampanii wyborczej publicznie skrytykował za zapowiedź budowy muru na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. John Kerry był częstym gościem w Watykanie, gdy trwały prowadzone w tajemnicy rozmowy pomiędzy Waszyngtonem i Hawaną w sprawie przywrócenia stosunków dyplomatycznych. Kontaktom tym patronować miał sam Franciszek. Z kardynałem Parolinem oraz odpowiedzialnym za stosunki z państwami arcybiskupem Paulem Gallagherem szef dyplomacji amerykańskiej rozmawiać będzie o aktualnej sytuacji w Syrii. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Tymczasem Moskwa liczy na rychłą normalizację kontaktów z Waszyngtonem. Przynajmniej taki zapis znalazł się m.in. w nowej doktrynie zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Wczoraj mówił o tym w swoim orędziu prezydent Władimir Putin, a dziś nadzieje na odbudowę rosyjsko-amerykańskich stosunków wyraziła przewodnicząca Rady Federacji Valentina Matwienko. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Szefowa rosyjskiego senatu cytowana przez agencję RIA Nowości oświadczyła, że proces odnowienia poprawnych stosunków Moskwy z Waszyngtonem będzie możliwy po objęciu urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa. Przed nadmiernym optymizmem ostrzega politolog Fiodor Łukianow. Z kolei szef Akademii Zagadnień Geopolitycznych generał Leonid Iwaszow powiedział polskiemu radiu, że nie wie, jak rosyjsko-amerykańska współpraca będzie układała się w innych sprawach, ale na poprawie ulegną kontakty. Zaprosiłby matkę, potem by tę matkę swoją z domu wygonił, na klatce zdążyłby ją w łyżce wody utopić, a jak nie, to by zrzucił z mostu Poniatowskiego tak, żeby się wbić na sama uciekać. O odbudowie kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, w tym głównie ma charakter taki, no o tym może nie wiedzieć. Mówił prezydent Władimir Putin. Gospodarz Kremla podkreślał, że Moskwa i Waszyngton niosą wspólną odpowiedzialność za rozwiązywanie sytuacji kryzysowych na świecie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wśród kadry oficerskiej białoruskiej armii nie przeprowadzano żadnego sondażu na temat ewentualnego zjednoczenia Białorusi z Rosją. Zapewnił o tym minister obrony Białorusi w liście do przedstawicieli miejscowej opozycji. O czym z Mińska donosi Włodzimierz Pac.
Mikołaj Statkiewicz i pięciu innych przedstawicieli białoruskiej opozycji skierowało list do Ministerstwa Obrony. Zwracają w nim uwagę na wypowiedź rosyjskiego publicysty Walerija Sołowia. W jednym z wywiadów powiedział, że sondaż wśród wojskowych oficerów na Białorusi wykazał, iż 70-80% z nich chce nieformalnego, lecz faktycznego połączenia Białorusi z Rosją. Jeśli to jest prawda, to okazuje się, że większość oficerów białoruskiej armii ma antypaństwowe poglądy, napisali opozycjoniści. W odpowiedzi minister obrony Białorusi Andrzej Rałkow napisał, że informacja o sondażu jest wymysłem. Generał dodał, że białoruska armia jest nieodłączną częścią swojego narodu, zaś jej korpus oficerski jest oddany Białorusi i gotowy do obrony jej suwerenności, niezależności, terytorialnej integralności i konstytucyjnego ładu w każdych warunkach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Niemiecki parlament ograniczył zasiłki socjalne dla niepracujących obywateli innych krajów Unii Europejskiej. Bundestag przyjął ustawę w tej sprawie przygotowaną przez Ministerstwo Pracy. Z Berlina Wojciech Szymański. Nowe przepisy przewidują, że mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej, którzy przyjadą do Niemiec, ale nie podejmą pracy, nie będą mieli prawa do świadczeń socjalnych. Nabędą je najwcześniej po 5 latach pobytu. Ma to zniechęcić imigrantów, głównie z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, do przyjeżdżania do Niemiec wyłącznie po zasiłki. Ustawa to reakcja na wyrok jednego z niemieckich sądów, który orzekł, że bezrobotni obywatele innych krajów Unii powinni dostawać pomoc zapewniającą im godne życie. Niemieckie samorządy alarmowały, że wyrok ten może doprowadzić do fali wyłudzeń świadczeń socjalnych. Niemieckie Ministerstwo Pracy zapewnia, że większość unijnych obcokrajowców, którzy obecnie pobierają świadczenia w Niemczech, zachowa to prawo. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W obozach dla migrantów w Grecji brakuje ogrzewania. Uchodźcy, którzy mieszkają w namiotach, protestują przeciwko warunkom, w których, jak twierdzą, nie da się zimą żyć. Grecki rząd szuka miejsc, do których mógłby przewieźć część z nich. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla. W trudnej sytuacji są migranci przebywający w obozach w północnej Grecji, gdzie w tym tygodniu spadł pierwszy śnieg. Fatalne warunki panują też w Malakasie w pobliżu Aten, gdzie migranci nie mają nie tylko ogrzewania, ale też wody. Wczoraj na znak protestu niektórzy z nich spalili na pobliskiej autostradzie swoje namioty, które, jak twierdzą, przemakają. W Malakasie przebywa około 700 migrantów, wśród których są niemowlęta. Grecki rząd zamierza ewakuować stamtąd przynajmniej rodziny z małymi dziećmi i szuka dla nich miejsc. Zdaniem wielu dziennikarzy i polityków innych partii zabrał się za to wyjątkowo późno, kiedy już nadeszła zima. Tymczasem z powodu niskich temperatur władze wyspy Chios przeniosły dziś rano do mieszkań około 200 migrantów, którzy żyli w namiotach rozbitych na plaży. W złych warunkach egzystują wciąż tysiące z nich. Na greckich wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego przebywa obecnie ponad 16 tysięcy migrantów, podczas gdy miejsc w lokalnych ośrodkach jest dla mniej niż połowy z nich. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Niespodzianka w wyborach uzupełniających do brytyjskiego parlamentu. W okręgu Richmond Park wygrała Sarah Olney, kandydatka euroentuzjastycznych liberalnych demokratów. Okręg ten uważany był dotąd za matecznik konserwatystów, ale w referendum europejskim 70% mieszkańców opowiedziało się przeciwko Brexitowi. Właśnie z Europy liberałowie uczynili wyborczy temat numer jeden. Adam Dąbrowski. Jack Goldsmith, niegdyś polityk konserwatywny, startował tu jako kandydat niezależny z cichym poparciem prawicy. Akcentował swój sprzeciw wobec rozbudowy pobliskiego lotniska Heathrow, ale liberalni demokraci postawili na Europę. Ludzie naszego okręgu stworzyli sejsmiczny szok dla konserwatywnego rządu. Nasza wiadomość jest jasna, nie chcemy twardego Brexitu, nie chcemy opuszczać wspólnego rynku, nie pozwolimy na zwycięstwo strachu i podziału. Konserwatyści ciągle mają w parlamencie przewagę, rząd powtarza, Brexit nadal pozostaje celem, a zdaniem wielu wieszczenie wielkiego powrotu euroentuzjastycznych liberałów jest na wyrost. Jeżeli jest jakaś zmiana, to strata głosów lewicy na rzecz Partii Niepodległości na północy Anglii, a nie odnowa liberalnych demokratów. Mówi w BBC konserwatysta Jacob Rees-Mogg. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nie ma szans na wspólną pamięć o Wołyniu, ale jest potrzeba współpracy i rozmowy. Takie są wnioski z debaty polskich i ukraińskich historyków oraz polityków na temat trudnej przeszłości. Spotkanie odbyło się w ukraińskiej stolicy, a szczegóły zna Paweł Buszko.
Większość ukraińskich historyków nie zgadza się z nazwaniem rzezi wołyńskiej mianem ludobójstwa. Profesor Ihor Iliuszyn przyznaje, że na Wołyniu dokonano zbrodni, za którą odpowiedzialni są ukraińscy nacjonaliści. Kierownictwo OUN i Bandera niosą odpowiedzialność za decyzję dotyczącą zabójstwa kilkudziesięciu tysięcy cywilnych Polaków. Jednak zdaniem ukraińskiego historyka zbrodnia nie spełnia znamion ludobójstwa, a na Wołyniu ginęli również Ukraińcy i przedstawiciele innych narodowości. Wspólna polsko-ukraińska narracja na temat zbrodni wołyńskiej nie jest możliwa, uważa Paweł Kowal, polski historyk i polityk. Mimo to, zdaniem Pawła Kowala, należy rozmawiać, ale też działać razem na polu historii. Jak dodaje, dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie polsko-ukraińskiego Instytutu Historycznego. Niech granty dostaną historycy jak najszerzej, o różnych poglądach, niech idą do archiwum, niech dostaną środki na wydanie książek i to za 5-10 lat przyniesie efekt. Dyskusja o polsko-ukraińskiej historii odbyła się w dniu 25-lecia uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Polska wspiera Ukrainę w procesach demokratycznych i wolnościowych i to nieprzerwanie od 25 lat, mówił po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenko prezydent Andrzej Duda. Oficjalna wizyta przywódcy naszego wschodniego sąsiada rozpoczęła się przed południem w stolicy właśnie od rozmowy z polskim prezydentem. Duda podkreślił, że zarówno ćwierć wieku temu, gdy Ukraina ogłosiła niepodległość, jak i teraz Polacy wspierają sąsiadów. Prezydent przypomniał przy tej okazji pomarańczową rewolucję i wydarzenia na Majdanie. Mówił też o niezgodnych z prawem międzynarodowym rosyjskich działaniach wobec Ukrainy. Dzisiaj Polska cały czas stoi przy Ukrainie. Cały czas wspieramy Ukrainę. Dzisiaj niestety także w walce o suwerenność, o zachowanie integralności terytorialnej. Niestety część terytorium Ukrainy została bezprawnie z pogwałceniem prawa międzynarodowego zajęta przez Rosję i jest przez Rosję okupowana. Polska nigdy się z tym faktem nie pogodzi. Prezydent Duda ocenił, że naruszenie suwerenności Ukrainy to dramatyczny precedens, na którym nie może być zgody całej europejskiej społeczności. Andrzej Duda powiedział, że po zakończeniu II wojny światowej, a potem po upadku żelaznej kurtyny, znów dochodzi do dzielenia Europy na strefy wpływów. Cała wspólnota międzynarodowa nigdy z tym aktem nie może się zgodzić i Polska stoi dzisiaj przy Ukrainie i wspiera Ukrainę w jej walce o odzyskanie terytorium, a także o to, żeby konflikt zbrojny się jak najszybciej zakończył, żeby nie ginęli ludzie, żeby młodzi obywatele Ukrainy nie musieli jechać tam, gdzie padają strzały, tam, gdzie ich życie jest zagrożone, a tak się niestety cały czas dzieje. W trakcie spotkania obaj prezydenci podpisali m.in. deklarację o współpracy energetycznej. We wspólnym komunikacie oświadczyli, że decyzja Komisji Europejskiej w sprawie gazociągu OPAL jest dotkliwa dla Polski i Ukrainy. Uważamy, że decyzję trzeba zrewidować, rozumiejąc zarazem, że krok ten może być bardzo trudny i bolesny. Zobowiązujemy się bronić naszych wspólnych interesów, wykorzystując w tym celu wszystkie środki prawne. Czytamy w oświadczeniu prezydentów. Pod koniec października Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie gazociągu OPAL, która umożliwia rosyjskiemu Gazpromowi zwiększenie przesyłu gazu do Europy z pominięciem Ukrainy. Decyzja Komisji pozwala Rosji do 2033 roku wykorzystać 80% przepustowości tego rurociągu, a obecnie Gazprom korzysta tylko z połowy. Okazją do spotkania Andrzeja Dudy i Petra Poroszenki jest 25. rocznica uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy, a stało się to dokładnie ćwierć wieku temu, czyli 2 grudnia 1991 roku, a Polska była pierwszym krajem na świecie, który na taki krok się zdecydował. Polska i Ukraina zwiększają współpracę wojskową. W obecności prezydentów ministrowie obrony obydwu krajów podpisali umowę w tej sprawie. Andrzej Duda podkreślił, że Polska zawsze wspierała i wspierać Ukrainę będzie. Dzisiaj niestety także w walce o suwerenność, o zachowanie integralności terytorialnej. Niestety jest tak, że dzisiaj część terytorium Ukrainy została bezprawnie z pogwałceniem prawa międzynarodowego zajęta przez Rosję i jest przez Rosję okupowana. W tym kontekście, jak podkreślił Duda, duże znaczenie ma wsparcie Polski dla modernizacji ukraińskiej armii. Dziękował za to zresztą prezydent Poroszenko. My dziękujemy. Dziękujemy polskiej stronie za efektywną współpracę wojskowo-techniczną i za wzorowe utworzenie polsko-ukraińsko-litewskiej brygady, która jest przykładem efektywnej współpracy wojskowej i koordynacji działań. Efektywnej wojskowej współpracy i koordynacji działań.
Powstanie polsko-ukraińska instytucja, która upamiętni Polaków i Ukraińców pomagających sobie wzajemnie w czasie II wojny światowej, w tym podczas rzezi wołyńskiej. Wstępne porozumienie w tej sprawie osiągnęli prezydenci Duda i Poroszenko. Prezydent Andrzej Duda mówił po rozmowach z Petrem Poroszenką, że inicjatywa ta ma pomóc w rozwoju współpracy między naszymi narodami. Mam nadzieję także, że w najbliższym czasie będziemy w stanie zainicjować wspólną polsko-ukraińską instytucję dobrego sąsiedztwa, która będzie budowała tą rzeczywistą atmosferę pojednania i prawdy historycznej pomiędzy naszymi narodami. Duda zaznaczył, że nowa instytucja ma nagradzać zarówno Polaków, jak i Ukraińców. Żeby tych ludzi, którzy pokazali wtedy człowieczeństwo, którzy pokazali braterstwo pomiędzy sąsiadami i na Wołyniu, i w innych miejscach, gdzie ginęli Polacy, ale gdzie ginęli także i Ukraińcy, żeby tych ludzi odnajdywać, nagradzać tytułem i nagradzać także i odznaczeniem. A polska inicjatywa znalazła poparcie prezydenta Poroszenki. Chciałbym poprzeć inicjatywę prezydenta Andrzeja Dudy, która dotyczy rozpoczęcia rozmów o wspólnym poszukiwaniu osób, które kiedyś zrobiły wiele dla ratowania Polaków i Ukraińców. Odpowiednio Polaków i Ukraińców. Obecnie sprawą mają zająć się ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, a z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że trwają dyskusje, jak sama instytucja ma wyglądać, bo strona ukraińska chciałaby, by jej utworzeniem zajęli się historycy, a Polska uważa, że powinni to być jednak działacze pozarządowi i intelektualiści. Pozostajemy przy sprawach ukraińskich. Mustafa Dżemilew apeluje do Unii Europejskiej i wspólnoty międzynarodowej o zaostrzenie sankcji gospodarczych wobec Rosji. Legendarny przywódca Tatarów Krymskich i ukraiński parlamentarzysta wziął udział w debacie Krym po aneksji Cierń w sumieniu Europy, a ta odbyła się w stołecznej galerii Zachęta. Mustafa Dżemilew przestrzegał przed forsowanym przez niektóre kraje wspólnoty pomysłem zniesienia sankcji. Po okupacji Krymu byłem w kilkudziesięciu krajach, przemawiałem w różnych parlamentach, między innymi we Włoszech, gdzie mówiono mi, jak uciążliwe te sankcje są dla Włoch i ile to oni tracą pieniędzy. Ja zawsze mówiłem i powtarzam, że porządek prawny na całym świecie jest wart, by za niego zapłacić. Jeśli zapłacimy teraz, to później będziemy płacić dziesięciokrotnie więcej, także życiem ludzi. W grudniu Unia Europejska będzie musiała podjąć decyzję w sprawie kolejnego przedłużenia sankcji wobec Rosji, które zostały, przypomnijmy, wprowadzone przed 2 laty, a to w związku z konfliktem na wschodniej Ukrainie. Dżemilew mówił też o nasilających się represjach, jakim poddawani są Tatarzy na Krymie. Mnożą się przypadki zastraszania, zatrzymania, rewizji, uprowadzenia i zniknięcia ludzi, co powoduje wyjazd wielu Tatarów z Krymu. Rosjanie zdali sobie sprawę, że z krymskimi Tatarami nigdy się nie dogadają, więc teraz wymuszają na nich wyjazd. Mimo wezwań do naszych obywateli, aby zostali i przeczekali te okupacje, ludzie odpowiadają, że nie można zagwarantować, że jutro nie uprowadzą i nie zgładzą ich dziecka. Także oni się tam dziwią, że tam uprowadzą, że zamordują i zgładzą, jak tutaj są tacy, takie głupie dupki. Ludzie kształceni po akademiach, jest jakiś taki rzeczkowski rzeźbiarz i nie wiadomo kto, że on jest, to sobie myśli, nie wiadomo co. A ta Anita coś, on jakąś tam rzeźbę wyrzeźbił, jest w zoo. Jakieś syrenki, jakieś coś tam. Został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 roku po referendum uznanym przez władze Ukrainy i Zachód za nielegalne. A teraz Tatarzy krymscy, którzy stanowią 12%... Tylko Rysi nie było, tak? On się ubrał na czerwony, jak, na czerwono jako dziad. Mówi lumpy, zobacz, lumpy, lumpy do wina. I na świecie. Już po raz 14 przyznano nagrody w konkursie Człowiek bez barier, konkursie, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Urczysta taki dziad agresywny robi, bo to wiesz, jak ktoś nie tego, to potrafi, wzięły w niej udział pierwsze damy Polski i Ukrainy, czyli Agata Kornhauser-Duda i Maryna Poroszenko. Główną nagrodę zdobył niepełnosprawny muzyk Grzegorz Płonka. Nagrodę specjalną otrzymała Natalia Bartyga, Open wynosi 64 zł. Mistrzyni paraolimpijska.
Brytyjska oraz trzykrotna uczestniczka Igrzysk. Agata Kornhauser. Możesz go zwiększyć, sprawdź na www.orange.pl, open, pozdrawiamy, realizowania ambitnych zamierzeń. Twój rabat, czyli jakby dodali, to jeżeli jest 1050, no to jest 1000 ponad znowu. Państwo pokazują, że na co dzień można przełamywać bariery. Bo ten Mareczek mówi, chyba, jak ty sobie wykorzystasz w ciągu miesiąca 30 zł, tak, zagranicznie. Z kolei pierwsza dama Ukrainy, Maryna Poroszenko. No niebotyczna suma, ale wiesz, że granice to nie budzą wiarę w sercach milionów ludzi. Jak ty wykorzystasz? Ja mówię, każdego dnia można internetowo pamiętać, że ludzie, choć różni, wszyscy są równi. No już ty powinieneś pomyśleć, że się podłączyć pod internet, internetowo, bo tak to ile można gadać, jak można miesiąc za w sumie 30 zł wykupić. Już masz wszystkie SMS-y do wszystkich, gadania za 30 zł. No to nawet nie 100, nawet nie 1000, tym bardziej. No to jakieś to takie, wiesz, te nagrody są dziwne, nie do wykorzystania. Trzeba wykorzystać możliwości, nie patrząc na ograniczenia. Ja mówię, no ja mam 60 jeszcze nie na internecie, to byś tu miał dostał 2, dostał 5, 10, ja mam od razu 60, no i jeszcze może i z tych 1000 coś, no nie wiem, będziemy myśleć, jeszcze mamy 25. Rozwoju pokazuje, że w naszym kraju, bo to trzeba mocno potwierdzić, w naszym kraju są możliwości na tego rodzaju rozwój i osoby z niepełnosprawnością mogą spokojnie się realizować, choć cały czas mamy jeszcze wiele do zrobienia. A jeden z laureatów konkursu, Cezary Kopiczko, na co dzień, jak mówi, ciężko pracuje. Mimo niepełnosprawności jeździ ciężarówkami po całej Europie. Jeżdżę też autami ciężarowymi, także też naprawiam je i w zasadzie hobbystycznie motorami śmigam. Żyję aktywnie, na nartach jeżdżę, gotuję, spędzam aktywnie czas i co jeszcze? A właśnie, bo ja nie mam dwóch nawet rąk, nie mam jednej dłoni i jednego przedramienia. Pokazując siebie, pomagam innym w sposób taki, że daję im wiarę w to, że sobie poradzą, bo skoro ja sobie radzę, to oni muszą tym bardziej. Kurczę, optymistyczny człowiek. Konkurs został zainicjowany w 2003 roku z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych, a jest on adresowany do osób, których życie zawodowe i społeczne może stać się wzorem dla innych. Z nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursu wybrała 25 osób. Jury wyłoniło głosowanie 5 osób, a jedna z nich otrzymała właśnie tytuł Człowieka bez barier, 4 pozostałe równorzędne wyróżnienia. Tymczasem dziś w wybranych muzeach, głównie warszawskich, ale także w innych regionach Polski, miał miejsce dzień otwarty dla osób niepełnosprawnych. Jest on organizowany już po raz 9 w związku z przypadającym 3 grudnia Światowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. Podczas uroczystej inauguracji, ta odbyła się młoda, 20 parę lat się kiwała, wystąpił chór z zespołu szkół specjalnych numer 101. Mówię do niej, wytrzyj mi podłogę, bo jestem stary. A ona powiedziała, że ona nie po to przyszła, żeby tu kogoś wycierała i on ją wygonił i raz tam żeśmy wracały z tej zupy, a on do niej, ona wiesz, mówi, że chciała usiąść na chwilę tego, a on mówi, nie chciałaś mi tego, kurczaka ci kupiłem, chciałem ożenić się z tobą, won! Jego wiceprezes Daniel Kuć podkreśla, że z roku na rok coraz więcej instytucji bierze udział w dniu otwartym dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Ma nadzieję, że w przyszłym roku ich liczba jeszcze się zwiększy. Będziemy próbować to zainicjować na cały kraj. Może przy pomocy ministerstwa, też we własnym zakresie, we własnym rozstrzygnięciu, na zasadzie jakiejś wymiany mailowej ze wszystkimi muzeami albo z instytucjami odpowiedzialnymi za kulturę, żeby ten dzień wpisał się na stałe, żeby każdy wiedział, że może wejść do muzeum a tego szczególnego dnia. Każdy niepełnosprawny wchodzi za darmo, zwiedza, ma pomoc, tak jak tutaj jest to pokazane. Na dzień otwarty dla osób niepełnosprawnych i opiekunów przygotowano bogaty program, m.in. oprowadzania z przewodnikiem, warsztaty i zajęcia plastyczne. Magdalena Sowińska ze stacji Muzeum, czyli dawnego Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, mówiła, że standardowego zwiedzania przygotowano także dodatkowe atrakcje. Oprócz zwiedzania sal wystawowych i skansenu lokomotyw będzie można wejść do wagonu salonowego, tak zwanej salonki Bieruta, do pociągu pancernego, do wagonu motorowego SN-52. W dniu otwartym dla osób niepełnosprawnych i opiekunów wzięły udział m.in. w
wybrane. I miała te pędzle, te kudły, te włosy, taka czyli zaniedbana w ogóle miałaby się to w stolicy, między innymi Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Józia mówi, gdzie ta twoja paryżanka w Carcassonne? Ta twoja paryżanka dostała jakiegoś wylewu raz, dwa w tramwaju, w autobusie stołecznego miasta Warszawy. Nikt jej pomóc nie chciał i umarła na ojcach przytułu. Wysłały władze wojewódzkie. No ta paryżanka, co spotkała mnie w parku z Karyszewskim kiedyś, ona mówi, tutaj 20 lat nie była. I tak taka siła babka, ale taka inteligentna i w ogóle ona, że we Francji urodzona, ale z rodziną nie chce mieć kontaktu i tak latała tutaj. Przygotowano także program dalszych działań inwestycyjnych, które wymagają nakładów w wysokości około 3 milionów złotych. Ja okłamywała wszystkich, że na Brudnie ma remont w domu i ma stępłe pokoje i tam nie może przebywać. I tak kłamała jak mogła, nauczyła się, była w Pałacu Kultury na kilku dobrych wystawach, nazbierała sobie tych szwoleżerów, różnych tych katalogów, tych różnych rzeczy. Michał Wójcik już kilkanaście dni temu apelował do władcy województwa śląskiego, aby samorząd odpowiedział na propozycję Ministerstwa Kultury w sprawie współfinansowania zespołu i nadania mu nowego statusu. Wcześniej władze województwa podkreślały, że siedziba zespołu i wszystkie sprawy organizacyjne związane z nim powinny odbywać się w Jaczka pojechała. Jaczka pojechała, ona też tam się może pojawić jeden dzień, się pokłócić, się zdenerwować i też pójść na ulicę i co? Bo jest nie do życia, jest nie do ludzi. Ile? 2-3 dni się pokłócić. Jej się, im się przypomną ich zadraźnięcia. I koniec, długo nie trzeba, ludzie są kulturni. Tak mówi Dawid Szapra, który ta Ewka Laskowska do Mareczka tłumaczy. Słuchaj, że ta twoja Elżbieta, to ona jest taka mądra, taka cierpliwa, tak chce się tu podnosić, debilny, tak chce się tu unosić, a ona tak ciebie rozumie, taka cierpliwa. A on mówi, tych baraków, które były w Brzezince, tam tą salę szpitalną, tam się dużo scen rozgrywa. I to ja mówię, zobacz, ostatnia już informacja dzisiejsza. Jak się zdenerwujesz, buch, telefon wyłączysz, już ciebie nie ma. Do usłyszenia. I teraz reklama. Ale ta Ewka też głupia, bo ona mówi, że ona ma lodówkę i taką tę lodówkę, ale on jest pod faktem Saturnie, że ona ciągnie o 1000 watów jako tak więcej, bo tam te drugie, co on chce kupić, to jest super. W niskich cenach. Tak, że mniej dużo prądu ciągnie, ale o 1/3. To więc po. No to więc, żeby on 1/3 więcej za prąd miałby zapłacić, to przecież on by nie chciał. No to po co ma jechać, ściągać jakąś lodówkę i brać kota w worku, a Ewka mówi, przyjechać, zabrać, już nie oglądać, dwa razy nie być, bo takiej lodówki nie miałeś, jesteś biedakiem, jesteś żebrakiem, takiej lodówki nie widziałeś na oczy, no to więc tylko wziąć, zabrać i uciekać z tą lodówką. Bo tam u tej babki nie można dwa razy przyjść, obejrzeć, pooglądać, tylko przyjechać, zabrać, ale jak on nie ma na transport, on mówi, mam, ja mówię, wiem, że ty 100 zł to byś miał. Autopromocja. Dawaj tu 100 zł. Minęła 23. Dał mi 100 zł. Polskie Radio 24. Ja mówię. Informacje dnia. Standard & Poor's utrzymała rating Polski i podniosła perspektywę. Ministerstwo Rozwoju pozytywnie wypowiada się o tych ocenach. Spotkanie z premier Szydło i prezydentem Dudą. W tym serwisie podsumujemy wizytę Petra Poroszenki. Ale po co mu mogę lukę? Ja nie pomówię, słuchaj. Jest zima, poza tym pół roku sobie zaoszczę. Doniesienie do prokuratury i psychiki, w tak zwanej i mózgu, i debilizmu. Pół roku jest mróz i po co to? A potem jak masz, Agencja tak mówię, jak masz umierać na tego raka, Polski na poziomie BBB+, to ty umieraj, ja tu przejmie to mieszkanie, tak mówiłam w tych złotych cenach. No ale wiesz, ale to z głupim rozmowa, bo to rzeczywiście pół roku, ale wiesz, pewnie ktoś taką lodówkę ma, a on chce mieć większą na zasadzie wariata. Ale co istotne, odnosząc się do przyszłości naszej gospodarki, podniosła perspektywę rozwoju z oceny negatywnej na stabilną. Tym samym wiarę.
wiarygodność naszej polityki gospodarczej oraz zdrowy stan finansów publicznych zostały potwierdzone przez S&P, napisało w komentarzu ministerstwo. Resort zwraca uwagę, że pozytywna ocena wiarygodności kredytowej Polski jest tym bardziej znacząca, że przypada w okresie kolejnej odsłony dekoniunktury europejskiej gospodarki. Bardzo wielu ludziom, tu osobom przydałaby się szkoła psychologiczna w Warszawie, bo ludzie są niedowartościowani i albo ten szpital na Gruzińskiej 6 nie krytykuj, nie oceniaj, a mów od siebie. To są takie rzeczy, do których się nikt praktycznie nie stosuje, jak tylko świadkowie. Dlaczego ja zaczęłam obserwować te psycholożki? Bo one zachowują się prawie jak świadkowie Jehowy. A jak się zachowują świadkowie Jehowy? No tak, jak mówi Biblia, oni to całe życie studiują, to jest transponowane, to jest z modlitwą tłumaczone. I tutaj można tylko podpatrzeć, ile mądrości jest w tej Biblii, jako w Słowie Bożym, która nie jest brewiarzem, która nie jest książeczką do nabożeństwa, tylko jest czymś takim, do czego jeszcze mało kto chciał dojść, bo to albo Kosidowskiego podstawili, gdy słońce było Bogiem, albo o Biblii. No to jak człowiek jest po takiej lekturze, a Biblii nie miał w ręku, to czytać tylko lekturę świeckiej książki, a Biblii w ręku nie mieć za i przeciw, no to daleko człowiek nie dojdzie. Zajęta przez Rosję i jest przez Rosję. Tam gdzieś na Ochocie przychodził Kosidowski, bracia z nimi rozmawiali, wiesz, ale Petro Poroszenko podkreślił, jak dziad zadufany, ale tam przychodził też taki pan historyk na zebranie do Świadków Jehowy. On ze mną bardzo dużo rozmawiał, bo nawet chodził od Grujeckiej, tak, takie przejście przez Podwórka na zebranie i mówi, ja tu zawsze chodzę do braci Wróblewskich na Niemczewicza, bo tutaj się czuję jak w zborze pierwszych chrześcijan. Ja mówię, no tak, rzeczywiście, nic dodać, nic ująć, a jeszcze zwłaszcza, że pierwsi chrześcijanie, jak to i Flawiusz pisał i inni, nie jedli kiszki z krwią. Ja mówię, to dobre kawałki historii, że no ludzie, którzy nie podzielają poglądów Świadków Jehowy, kryli te informacje z historii, że historia mówi, że rzeczywiście pierwsi chrześcijanie wystrzegali się kiszki. Nie jedli. W czasie Nerona ci chrześcijanie, którzy chowali się po katakumbach, no to dużo ich tam wymordowali. Ale wtedy, że czym oni się charakteryzowali? Że nie popierali godła, nie popierali państwa, gdzie byli i nie jedli kiszki z krwią. O. I tak mówi historia świecka, tylko że jak wiesz, tu historyków jeszcze i innych religijnych, a faryzejski jest, no to przecież kryją. Po co komu to objawia? Weszła w posiadanie kamienicy w wyniku tak zwanej dzikiej reprywatyzacji. Na przykryte, jak powiedział, nie raziło jej, żeby było nie widać, bo to jakby nie spojrzeć, to z innej strony, że skoro Bóg pozwolił Noemu jeść mięso, powiedział, jest napisane jak wołowi, wszystko co się rusza i niech ci służy za pokarm, tylko krew wylejesz do ziemi, bo krew to jest życie, krew należy do mnie, krew należy do Jahwe i krew jako życie trzeba uszanować, wylewając do ziemi. Oni tam wiedzieli, i że po raz pierwszy człowiek mógł jeść mięso, a w raju wcześniej nie, no ale bez krwi, no to przecież to nie jest ani zakon mojżeszowy, bo to było setki lat przed Mojżeszem dane, ten zakaz to do spożywania krwi. I on jeszcze w pierwszym wieku był aktualny, bo w Dziejach Apostolskich czytamy, że już pomijając przykazania, że pamiętajcie bracia, abyście się wstrzymywali od bałwochwalstw, a więc bałwany, nie, od rzeczy rolnictwa, że choroba nie zagraża człowiekowi, nierządu i od krwi. Po trzecie, czyli tych trzech rzeczy. No to czyli, że w 49 roku, jak był ten zbór starszych w Jeruzalem, zbór braci ważnych, to oni to ustanowili w 49 roku naszej ery, czyli co do krwi dalej było aktualne, to więc zakaz spożywania krwi. No to więc wiadomo, że kiszki nie jedli. A oni tu się dziwią, dlaczego? Potem zaczęli zmyślać, że Świadkowie Jehowy mają rajskie noce i że raz w roku się gwałcą, albo, no tak, i to jakie, albo krew z siebie wytryskują, wytrytego, nakłuwają, no albo krew piją. Minęła 23:06. No ale to po co?
a na podwórku co innego mówi, matka co innego mówi, też źle. Także dziecko źle nauczone. I niestety dziecko wygrał kwalifikację do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal. Okazało się, że ten Kurczaczek, on tam do sądu, on jest traktowany jako człowiek świadomy, bo tam do sądu on z jakiegoś banku wziął jakąś pożyczkę i tam coś musi spłacić. Awansu nie zdołał wywalczyć Aleksander z Niszczą. No to teraz jako pierwsza grupa, to ja nie wiem, czy to ten sąd ma świadomość, że on jest w pierwszej grupie inwalidów. Norweżka Heidi Wenk, która objęła prowadzenie klasyfikacji łącznej Pucharu Świata. Kupa jakiegoś śmiechu. Ja mówię, słuchaj, napiszemy jeszcze jeden list, nie wiem, się dziecko. My damy radę. Napiszemy list, jest numer sprawy. I ten sąd to, wiesz. Po golach Nemanji Nikolicia i Kaspera Kamalajnena. Słuchaj, wyrównywali dla Polski z tego wynika pierwszego pani Gładzicka, to tylko nic nie pozostaje, jak matka ze stadionu Andrzeja Janisza. Albo matka musi zapłacić, albo oni to umorzą. Ogromna przewaga Legii od początku meczu. No, coś muszą skromne. A ta matka jest bogata, to więc zapłaci, a tamte 1000 złotych. Ale z tego wynika, że ta matka to jest szurnięta jakaś, bo tak, kupiła mu telefon, to potem mu kartę zablokowała. Ja mówię, słuchaj, ta twoja matka jest szurnięta, bo jakby miała zapłacić 70 zł miesięcznie, no to przecież z tego wynika, skoro ona jest bogata, to dla niej są żadne pieniądze. No to więc jakiejś takiej czy złośliwości, czy zadziorności, jakiejś takiej uporu takiego, jak u Mareczka głupoty, no to więc, no co to są za pieniądze, jak ona by teraz musiała na przykład 1000 zł zapłacić. Adam Buksa w piątej minucie spotkania. Bardzo się cieszę, że byłem tam, gdzie powinienem i zdobyłem go. No bo to jakieś tam procenty narosły, ale ja mówię, teraz jak nadaje do Radia Koncika, że teraz ta linia Mysia powinna zrobić tak, żeby te banki prywatne już nie bogaciły się kosztem zbierania na lichwę i na procent, bo już teraz żydostwo jakby nie jest modne w Polsce. Także proszę, Precz, proszę, pokonali na wyjeździe Mainz 3-1 w 13 kolejce niemieckiej ekstraklasy. A jeszcze jak ta pasteczka żydóweczka mówi, no słuchaj, ty jesteś taka sama żydóweczka jak ja. Masz taki sam nos jak ja. Ja widzę i te same oczy. Ale mówię, zobacz, że jeżeli mówią, że linia, że kultura, że teatry, że w rękach Żydów, no to dlaczego ci nie żydóweczka i nie chcą puszczyć do galerii opera, gdybyś nie miała? Bo ja się postaram, trzeba umieć być rzecznym i poprosić, czemu człowiek z torbą wielką postawił ją na chodniku, a mówi, proszę bardzo, patrząc cię do torby się pytał, ale na co? Mówi, no na wernisaż. Proszę bardzo, dał, bo się myślał, że może my chcemy do teatru wejść z jakąś bombą jeszcze. No, no wariatów nie brakuje, przecież oni to wziął pod uwagę. A na wernisaż, proszę bardzo, bo on właśnie miał na wernisaż. Ja mówię, słuchaj, Ela, to ja tobą grzeczkę, bo ja mam zawsze szczęście. No ale jak tam taka jedna dziaduba jest taka w teatrze, co się przelizuje do dyrektora i w drzwiach stoi, podgląda, kto chodzi i kogoś po złośliwości, może nie, no to ty jako ta, na 10 km. Nie jesteś tancerką, to nie jesteś śpiewaczką, ale ta, jako ta wariatka, mimika cyrkowa, no to jesteś jakby z teatru. Magdalena Fularczyk-Kozłowska. No, żeby ona też się nie szczyciła, bo ona mówiła, że tutaj są ludzie, którzy nie są z teatru, jestem z teatru. Ja mówię, skromniej, jak uważałaś, że ciebie skrzywdzili, powinnaś walczyć. Gdzieś tam pójdź, gdzieś tego, że na e-mailu dostałaś zaproszenie, że jak tak można. Ona mówi, że Hołotę puścili, a ona jako tę osobę, która jest z teatru i nie puścili, wola jest panią profesor w szkole cyrkowej. Jako powód podał troskę o rodzinę. Czarni i dzisiaj się podstawiała, ja mówię, Ela, zobacz, tutaj ma kamerę, chyba ten sam facet, co kiedyś ją podpatrzył, to sobie, wiesz, zrobi jej zdjęcia i do gazety wpuści sobie zarobi. Facet nie głupi. Hokeja na lodzie o miejsce, a ona to tak się cieszy, że puści sobie, wiesz, Ligo Pole wygrał z Polonią Bytą 5-0, GKS Jastrzębie przegrało z Podhalem Nowy Targ 4-7, a GKS Tychy zwyciężył. Nie martw się, nie martw się, dziadówki są chytre. W rozgrywkach mają 4-punktową przewagę nad Krakowianami. Ping-pongistki Siarki Tarnobrzeg pokonały ten Mareczek Zajączkowski, co nagrywa na kamerę, też boi się, że może ktoś mu nie da pieniędzy, że go tu nie opłacą, tu nie zaproszą. A ja mówię, a co ty się tak boisz? Ale on z tego żyje, to wiesz.
bo on mówił, że ja tam robię takie zdjęcia i takie duże komentarze piszę i że się pytali, czy to ten Marek Zajączkowski nagrywa, nie? A on się tłumaczył, że nie. Ja mówię, zobacz, ale jak ty się teraz boisz, Marek? No. No to wiesz, komuś coś tam nie podobało. Ja mówię, czy ja o tobie pisałam? Nie. O kimś tam nie pisałam, no to też pisałam, co myślałam, to wszystko tam mogłam napisać. No. Najbliżej, że ktoś, jak diabeł wygląda, no to co? No to... I tego, i ten Mareczek taki wściekły dzisiaj chodził, bo on coraz mniej ma pieniędzy. Pełno jest ludzi z kamerami, ludzie dla siebie robią i mają dupy. Nagrywa to zdjęcie, to każdy umie zrobić. Stanąć, nie ruszać się, aparat, nie poruszać, cyk. No to to już jest sukces. Zobaczyć ładnie ujęcie, ładne ujęcie, głowa cała, tutaj to, na tle czegoś tam. To jest su, ile to trzeba. Wyczucie, przecież baba chyba nie głupia, gdzie dziecko rodziło. Martin Schulz nie pokieruje już europarlamentem. W zeszłym tygodniu coraz mniej płacą, nie chcą. A kiedyś tam w tej galerii właśnie trzeciego wernisaż, to była niemiecka wystawa i myśmy z Renatką do tej Niemki mówiły. Ja mówię, słuchaj, ja po niemiecku zagadam. Ona mówi, chodź zagadamy, bo ten mój mąż musi zarobić. Specjalista w ośrodku studiów a ta Niemka mówi, nuo fotos, że tylko zdjęcia, a zdjęcia są bezpłatne, bo można przesłać. Ponad roku Schulz dał jasne sygnały, że będzie starał się przeforsować swoją już podczas rzędu tylko zdjęcia, to znaczy, że filmów nie, to, mają długość dwóch to nie zamawia. No. To ogłoszenie nagłe informacji o tym, że jednak będzie wracał do polityki krajowej niemieckiej było niespodziewane. Także niech Polacy lepiej tutaj nie narzekają, bo Niemcy są jeszcze bardziej skąpi. W europejskim zgodzi się na trzecią kadencję socjaldemokraty. Chociaż, no zależy, pokazywali w telewizji Niemców, że jak są bezdomni, to Niemiec wynosi paczkę na ulicy i wręcza bezdomnemu. Budowanie jego pozycji. I teraz nie wiem, co się z nim umawiał, ale chyba pokazywali w telewizji, tak. Ale zatrzymając się jeszcze na chwilę przy wcześniejszej decyzji, która, jak pan Artur mówi, ale mają ten gest. Natomiast tutaj nie wyniesie bezpośrednio bezdomnemu, tylko pójdzie do jakiejś tam świetnika włoży i potem bezdomnemu powie, a na was są dotacje, ja nie muszę. Każda się wykręci, pójdzie. Ma swojego przewodniczącego przez 2,5 roku w Parlamencie Europejskim. To tak samo jak u Żydów, bo co mają ci Mohelowi katolicy po Żydach? Jezus powiedział, że jak dajecie ojca czy matkę do takiego przytułku, no to Jezus powiedział, w takim razie nie musi już czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to znieważyliście przykazanie Boże dla nauki waszej. Bo oni zrobili coś takiego, że jak ktoś da tantiemy na kapłanów, stara się zachować, to ci kapłani się pomodlą, a matka i ojciec do wyżytoku leżą. Obecnie przewodniczącym Komisji Europejskiej Rady Europejskiej są ludowcy. No tak, modlitwa za pieniądze nie za darmo, a matka nie jest, nie ma opieki. Tak samo tutaj. Może to być podobne, że jak dadzą do na przykład domu starości, to też nawet jak i zapłacą, no to też może starzy by chcieli być w domu. Kto to by chciał z domu wyjść? No to więc ludzie się i tam przyzwyczajają, potem wolą być, no bo tu mają kolegę, koleżankę. To wykorzystać, telewizja, świetlica i żyć nie umierać jak w komunizmie za darmo. Ale zanim człowiek się przekształci na ten przytułek, no to woli być w domu i to jest jednak wielka krzywda, bo jednak wiesz, w rodzinie, to w rodzinie całe życie ojciec, matka, rodzice pamiętają swoje dzieci. A te dzieci potem wcale nie. Nie odwiedzą, proszę ciebie. Przytułku. Tutaj na Waszyngtona 57 mieszkała taka papieżyca, Maria Wojciech. Ona była bardzo szlachetną kobietą, zawsze w niedzielę mnie na obiad. A potem kazała codziennie silny argument. Już jak ktoś się zdenerwował, to już ona przyjechała codziennie i nawet tam u niej mieszkała, ona wyjeżdżała na wczasy. Papieżyca. To teraz tak, ona mówi, że dzisiaj w niedzielę idę wieczorem tutaj do domu spokojnej starości, starców. Taka siostra jedna leży. Uchodźców. No to więc taka siostra miała dzieci światowe, które wcale ją nie odwiedzają widocznie. A jeszcze może mają pretekst, że ona jest jachówka jakaś, czy co? No to przecież, no nie wiem jak to było, ale ona zawsze chodziła wieczorem późno i coś tam jej niosła do jedzenia, z nią rozmawiała. Taka,
Bardzo miła siostra. A jak kiedyś braci gościła i tych starszych, to brat Teofil jej mówił: siostro, my nie robimy takich wesela tutaj. Wystarczy herbatka, coś siostry przyniosą zawsze. Siostro, bo ty ile pracowałaś i te kotlety, a to schabowe, a to takie. Ile ty miałaś, no to na pewno bracia jej tam nanieśli. Ile ty miałaś tu pracy, siostro, my nie robimy takich rzeczy. A ona przecież ona wie, że my nie robimy, bo na długo wprawdzie była, ale... Ale to tak jej mówiła, ona swoje robiła, że ona zrobiła jak obiad, to zrobiła ryż. W ryżu były śliwki posypywane sezamkami, polewane sosem. Proszę ciebie, jakieś buraki i ogromna noga albo dwie kurczaka. To sobie wyobrażasz, jaki dawał smak? Ani jako jego z takim słodkim, takim tym. Ja mówię, że ja i tak nie jem słodkich, ale to ona tak zrobiła, że to było te śliwki z sezamkami pozbywane takim sosem. O matko boska, jakie to smaczne. Skąd ona te smaki wzięła? Byłoby złym sygnałem, byłby sygnałem dla wyborców. I to były jeszcze te siostry takie też starej daty, że jak się spóźniłaś 5 minut na obiad, to ona była wściekła, ta siostra Genia Zamulewskiej na przykład. Bo... Tak, bo tam było na smalcu. Co ona robiła? Kandydata na socjaldemokratycznego taką byle zupkę zrobiła, przepyszną. Zgadza się. A potem umarła, leżała, mówiła. Musieli zbierłamywać się tragedia. To jak ona umarła, to że z Węgier przyjechała jej siostra. Dopiero na 9. miejscu. Z Węgier, bo miała siostrę, o Jezu, nie siostrę, tylko córkę. I ona mnie znała, bo raz tam widziała u Gieni na studium. Wiem, że moja mama tutaj ma studium.